Przy sprzyjającej dla biegaczy pogodzie odbyła się trzecia edycja marchewkowego półmaratonu. Start i meta dla wszystkich konkurencji znajdowały się na boisku klubu sportowego Bibiczanki w Bibicach. Dla każdego z uczestników przygotowano pakiety startowe, czekał też sok z marchwi i chrupiące marchewki, zielonecka specjalność. Najpierw rozegrano bieg rodzinny na dystansie 1 km oraz biegi w kategoriach wiekowych dla dzieci i młodzieży na dystansach 400 i 800 metrów oraz 1 km. Najmłodsi biegacze mogli liczyć na profesjonalny doping. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal wręczany na mecie. Z medali najbardziej cieszyli się najmłodsi biegacze. Hania, jak? Hania. A co, piąteczka, uwaga? Wznoszono też toasty z sokiem marchewkowym. Na podium stanęli najlepsi zawodnicy, uhonorowani dyplomami oraz upominkami. Gratuluję zwycięstwa i serdecznie zapraszamy już za rok. Chwila dla fotoreporterów. Brawo! Jak wyglądają przygotowania i który to wasz bieg? Staramy się prowadzić aktywny tryb życia. Dołączamy co roku zarówno do biegu marchewkowego, jak i do rajdu rowerowego. Bardzo lubimy takie aktywności. A jak wyglądają plany? Czy macie zamiar startować w kolejnej edycji? Oczywiście. Są plany, żeby wygrać. Muzyczną oprawę tej sportowej imprezy zapewnił zespół Mister Polak z Mielca, a na starcie stanęli uczestnicy biegu głównego. 3, 2, 1, go! I ruszyli. Życzymy, żeby wszyscy dobiegli do mety w zdrowiu i uśmiechu. Miejmy nadzieję, że tak też będzie. Bieg główny rozegrano na trasie 21,6 km, bieg średni to dystans 14,4 km, a bieg krótki i Nordic Walking na dystansie 7,2 km. Numerem 112 Bogusław Gracz z Zębą. Brawo!
zmęczony. Damy radę. Z numerem 63 Bernard Michał. I z numerem 59. Czy to pana pierwszy bieg tutaj w Bibcach? Tak, dokładnie pierwszy. Jak wrażenia z trasy? Trasa fajna, ciekawa, ale zarazem wymagająca bardzo. Na pewno początek jest bardzo wymagający, bo trasa wiedzie pod górę. Także już na początku samym można dogrzać mięśnie na pewno. Będzie pan uczestniczył w kolejnych imprezach organizowanych przez Centrum Kultury? Myślę, że tak. To gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję. Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czekały dyplomy, puchary i nagrody. Brawo! Teraz zdjęcia, selfiki. Tempo nieosiągalne dla nas. A jaki czas? 53. Gratuluję zwycięzcom. Przygotowano też marchewkowe upominki, niespodzianki. Nagroda finansowa w wysokości 500 zł. Gratuluję serdecznie. I teraz worek marchewki czy sok? Sok, proszę bardzo. Tutaj to jest open, więc to tak samo. Worek marchewki czy sok? Sok. A dla pana? Też sok. Proszę, jaka zgodność. Gratulujemy jeszcze raz. Jak tym, to nie? Na zakończenie rozlosowano nagrody wśród wszystkich uczestników imprezy.